Z wojskiem naszym jest tak, jakobym miał kołdrę zbyt krótką. Jak chcę dobrze przykryć na Białej Rusi, to obnażam Ukrainę i odwrotnie. Pierwsza armia konna, zwana Konarmią, utworzona początkowo w roku 1919 do walki z armią Denikina, liczyła w chwili wejścia na front Polski 16 tysięcy jeźdźców, 84 opancerzone pojazdy, 4 pociągi pancerne i kilkanaście dywizji piechoty. Najciekawsze, że obok koni i taczanek, dwukonnych bryczek uzbrojonych w ciężki karabin Maksima, o wyjątkowej strukturze Konarmii stanowiły wchodzące w jej skład 3 eskadry lotnicze. Piloci, prawdziwi arystokraci armii, zdawali się tu być pod szczególną ochroną. Według informacji, jakie do nas dotarły, polskie białe wojska nie postępują z czerwonymi lotnikami tak, jak powinny postępować uczciwie walczące strony. Tymczasem zaś każdy lotnik jest nie tylko żołnierzem, ale i bojownikiem w ogólnoludzkiej sprawie opanowania przestworzy. Biorąc pod uwagę mające miejsce wypadki gwałtu na wziętych do niewoli czerwonych lotnikach, Rewwojensowiet I Armii Konnej za zgodą Rewwojensowietu RSFS Republiki postanowił za każdego czerwonego lotnika i obserwatora I Armii Konnej wyznaczyć po 25 oficerów i 25 żołnierzy jako zakładników spośród jeńców przetrzymywanych w obozach, którzy będą odpowiadać życiem za każdy gwałt, który zostanie dokonany na wziętych do niewoli. Niniejsze zaświadczenie wydano czerwonemu lotnikowi I Armii Konnej, towarzyszowi Kuzniecowowi. List żelazny, jaki otrzymywali walczący z Polakami lotnicy, nosił w sobie znamiona i prowokacji, i groźby. Walka była bowiem bezpardonowa i do takiej walki obie strony były przygotowane. Pierwsza armia konna Siemiona Budionnego, która przeszła również do historii literatury dzięki wstrząsającym, obiektywnym relacjom jej członka, wspaniałego Izaaka Babla, weszła do walki na Ukrainie dnia 5 czerwca 1920 roku. Był to zresztą dzień dosyć znamienny i symboliczny, bo Budionny, zaskoczony przez kawalerzystów polskiego sztabu, wdał się w walkę, z której ledwo uszedł. Czy śmierć Budionnego zmieniłaby losy walki? Bo może jego następca nie posłuchałby Stalina i przyszedł z odsieczą Tuchaczewskiemu pod Warszawę. Kiedy 25 maja 1920 roku zostaje wypatrzona przez samolot wywiadowczy z eskadry kościuszkowskiej, na jego pilocie robi olbrzymie wrażenie. Formacja Budionnego jest w stanie pokonać dziennie do 120 kilometrów. Pilot Corsi spostrzegł ciemną plamę na drodze. Zniżył się jak tylko mógł i ujrzał, że skrzyżowanie trzech dróg jest pełne wojska. Budionny koncentrował siły i znów posuwał się na zachód. Corsi zanurkował i rzucił dwie bomby. Oślepiający błysk oświetlił scenę dzikiej jatki. Potem podniecony walką podszedł ślizgiem w dół i począł zaciekle siec z obu swoich KM-ów. Ludzie i zwierzęta zbici w dzikie gromady staczali się z drogi między rzadko rosnące drzewa. Rozwidlenie dróg usłane było trupami, miotającymi się oszalałymi końmi, ludźmi poskręcanymi w pozach śmierci i rannymi czołgającymi się pod osłonę drzew w kurzu drogi znaczonym krwią. Zatoczył koło, by lepiej przyjrzeć się konnicy. Zniżał się coraz bardziej, badając dokładnie teren, licząc kolumny jeźdźców. 5, 6, 7, 8, 9. Wielki Boże, 10 tysięcy. Sami kozacy. To się dzieje naprawdę, szeptał. Późną wiosną 1920 roku bolszewicy, którym udało się przetrzymać polskie uderzenie na Ukrainie, zaczęli przygotowywać się do kontrnatarcia.
Fala uczuć patriotycznych, która wybuchła w Rosji po zdobyciu przez Polaków Kijowa, była istną gwiazdką z nieba dla bolszewików, wciąż zmagających się z oddziałami antykomunistycznymi. Sam były rosyjski głównodowodzący w rządzie tymczasowym, carski generał Aleksiej Brusiłow, ofiarował swoje usługi, publicznie wystosowując apel w bolszewickiej prawdzie. Zapomnijcie o doznanych krzywdach. Waszym obowiązkiem jest teraz bronić ze wszystkich sił umiłowanej Rosji i poświęcić życie, aby ocalić ją od ujarzmienia na wieki. Przez radzieckie gazety płynął potok wojennych haseł nawołujących do rozprawy z Polską, a przewodniczący rewolucyjnej Rady Wojennej Lew Trocki przekonywał, że koniec rewolucji jest bliski, w związku z czym należy wszystko poświęcić na rzecz wojny z Białopolakami. Na wielu wiecach żądał absolutnego priorytetu dla wojny z Rzeczpospolitą. Front zachodni jest najważniejszy, twierdził, o wiele ważniejszy od wschodniego czy południowego. Straszył konsekwencjami, obwieszczając, że Polacy nie biorą jeńców i mają w zwyczaju wieszać bądź rozstrzeliwać wszystkich, którzy wpadną im w ręce, nie wyłączając chorych, rannych i bezpartyjnych. W połowie maja głównodowodzący armiami Sowieckiego Frontu Zachodniego Nikołaj Tuchaczewski wydaje swoim oddziałom rozkaz ataku. Na dwa dni przed datą polskiego ataku na Białorusi, wyznaczoną przez Piłsudskiego. Rodzi się zatem nowe pytanie. Co by było, gdyby Polacy zaatakowali pierwsi i przełamali, jak na Ukrainie, front rosyjski? Czy państwo bolszewickie nie skończyłoby swojego żywota już w roku 1920? Dwie polskie armie, generałów Majewskiego i Szeptyckiego, zajęły pozycję do ataku nad Dźwiną i Berezyną. I dowódcy, i żołnierze byli pewni łatwego zwycięstwa. Doszły do nich bowiem informacje, że Sowieci nie są jeszcze gotowi do walki na wszystkich frontach. Jednak kiedy 14 maja generał Tuchaczewski uderzył na polskie stanowiska, wszyscy mocno się zdziwili. W zaciętej walce to właśnie niedocenianym Rosjanom udało się nie tylko przerwać polskie linie w kilku miejscach, ale także zmusić Polaków do odwrotu. Mimo dużych strat, morale polskich żołnierzy pozostało bardzo wysokie. Wycofując się, zapowiedzieli: my tu wkrótce wrócimy. Mimo prób oporu Polacy muszą porzucać raz po raz swoje pozycje i do końca maja cofają się. Rosjanie forsują rzekę Berezynę. Na przełomie maja i czerwca rozpoczyna się polski kontratak. Dwie grupy mają za zadanie okrążenie 15. Armii Sowieckiej i powrót nad Berezynę. Polacy z trudem przełamują rosyjskie linie obronne, walcząc prawie tydzień. Wprawdzie powracają nad Berezynę, ale nie udaje im się okrążyć i zniszczyć bolszewickiej armii. Piłsudski przerywa natarcie 4 czerwca, uznając, że żołnierze są zbyt wyczerpani. Znaczyło to, że ani Polacy, ani Rosjanie nie osiągnęli swoich planowanych celów. Tego 7 maja wojska bolszewickie na Ukrainie uderzają na styku dwóch polskich armii. Trzeciej, rozlokowanej na linii Kijów, Biała Cerkiew, oraz szóstej, stojącej pomiędzy Żmerynką a Winnicą. Po dwóch dniach walk ze swoją antykomunistyczną partyzantką, szczęśliwie dotąd oddzielającą Polaków od Sowietów, konarmia Budionnego wchodzi na pozycje polskie. Cel pierwszy to polskie okopy w Kurjatowie, a następnie 31 maja miasteczko Lipowiec. Budionny uderza jednak na oślep, bez głębszego rozeznania, z jakimi to oddziałami przyjdzie mu walczyć. Zaskoczy go całkowicie opór Polaków, kiedy obydwa ataki załamią się w ogniu obrony, a konarmia i siły ją wspierające utracą kilkuset ludzi i nie zdobędą żadnych polskich pozycji. A w dodatku po nagłym kontrataku w nocy 2 czerwca w rękach Polaków znajdą się dwa pociągi pancerne. Ta klęska zadecyduje o całkowitej zmianie sowieckiej taktyki. Od tej pory atak grup szturmowych piechoty koncentrować się będzie na pojedynczych celach. Kawaleria zaś, atakująca na skrzydłach, będzie miała za zadanie wychodzić na tyły wojsk polskich, by każdorazowo zamykać okrążenie. 5 czerwca 1920 roku trzy dywizje 1. Armii Konnej ruszają na broniony w rejonie Samchorodka przez grupę generała Sawickiego odcinek frontu szerokości 20 km. Obrona odcinka jest bardzo źle przygotowana.
Broniąca Samchorodka kompania odpiera wprawdzie pierwszy atak, ale bolszewicy okrążają wieś i ponawiają ataki ze wszystkich stron. Polacy bronią się zaciekle do momentu pojawienia się samochodów pancernych. Nie mamy ich czym zwalczać. Większość naszych żołnierzy zostaje zabitych. Po upadku Samchorodka nacisk kawalerii Budionnego znacznie wzmaga się w innych miejscach. W Oziernej Polacy bronią się od rana przy pomocy karabinów maszynowych i baterii konnej. Zamiast wycofać się wobec przeważających sił przeciwnika, obrońcy próbują kontrataku. Jest za słaby i kończy się masakrą Polaków w otwartym polu. Po południu wieś ostrzeliwują 4 baterie artylerii, a kawalerzyści Budionnego otaczają ją ze wszystkich stron. W krwawych potyczkach ginie większość żołnierzy i ich dowódcy. Do końca broni się tylko jedna, stojąca w pierwszej linii, bateria polskiej artylerii. Walczy do ostatniego pocisku. Upadek Samchorodka stał się pretekstem dla ustanowienia jednego z dorocznych sowieckich świąt. Oto dzień 5 czerwca będzie odtąd obchodzony przez 30 lat jako święto Armii Czerwonej na cześć pierwszego zwycięstwa sowieckiej sztuki wojennej nad europejskim uzbrojeniem. Dotkliwa porażka polskich oddziałów spowodowała powstanie w polskim froncie luki szerokości 10 kilometrów. Tędy pierwsza armia konna w ciągu kilku zaledwie godzin wlała się w głąb naszych wojsk. Przerwanie frontu było punktem zwrotnym w działaniach na froncie ukraińskim. Polacy wraz z ukraińskimi sprzymierzeńcami zaczęli odwrót. Przeraźliwym hura dopadamy mostu. Tu bolszewicy zarzucili nas wielką ilością granatów ręcznych. Powstaje krzyk i przeraźliwe jęki. Kotaś, Grzanko, Lewandowski, ranny Piłasiewicz i kilku ludzi bronili się jeszcze. Wreszcie Grzanko oddaje ostatni strzał i kładzie trupem bolszewickiego komisarza. W zamian otrzymuje 5 pchnięć bagnetem w piersi. Kapral Rutkowski, któremu odłamek granatu rozszarpał brzuch, zostaje przygwożdżony bagnetem do ziemi. Ranny w udo podporucznik Rozwadowski dostaje 3 strzały w głowę, aż mózg rozpryskuje się na wszystkie strony. Podporucznik Zaraz, widząc klęskę, z własnego pistoletu pali kulę w swoją piękną głowę. Reszta rannych strzelców w nieludzki sposób została podobijana. 5 czerwca, po przerwaniu polskiego frontu pod Samchorodkiem, Budionny kieruje się na Żytomierz, miasto osłaniające strategiczną linię kolejową do Berdyczowa. 8 czerwca uderza 2 kolumnami. Pierwsza atakuje miasto, druga je okrąża. Rosjanie zdobywają dworzec kolejowy. Jednak po intensywnych walkach obie strony zaczynają się wycofywać. Wtedy część polskich obrońców zawraca i ponownie broni Żytomierza. Niestety są zbyt słabi, by skutecznie stawić opór Budionnemu. 12 czerwca, po kolejnym ataku, Polacy opuszczają miasto. Rosjanie przejmują magazyny wojskowe i uwalniają z więzienia około 5000 swoich żołnierzy. Kiedy armia Budionnego zdobędzie Berdyczów, oddziały polsko-ukraińskie po zaciętych walkach wycofają się na pobliską Łysą Górę. A kiedy bolszewicy podpalą miejscowy szpital z 600 rannymi Polakami, ten mord przyczyni się do wzniecenia paniki na Ukrainie. Nawet rząd w Warszawie jest tak przerażony, że boi się informować o tym wydarzeniu. Masy uchodźców, które powoli zaczynają docierać do centralnej Polski z Kresów, niosą ze sobą okrutne opowieści o niewyobrażalnym bestialstwie nadciągających sowieckich żołnierzy. Przerażający jest rzeczywiście obraz wyjątkowego zdziczenia bolszewickich wyzwolicieli w zajmowanych przez Armię Czerwoną miejscowościach. Okrutne gwałty kobiet, wyrafinowane tortury jeńców i barbarzyńskie mordy cywili, nie wyłączając pastwienia się nad starcami i dziećmi. A przecież przejście frontu nie oznacza końca udręki. Zaczyna się okupacja. Czerwcowe klęski wojsk polskich wywołały poważne zaniepokojenie w Warszawie. 23 czerwca powstał pozaparlamentarny rząd Władysława Grabskiego, a 30 czerwca na poufnej naradzie w gabinecie marszałka Sejmu Wojciecha Trąbczyńskiego podjęto 2 ważne postanowienia. O zaprzestaniu walk politycznych między stronnictwami i, na wniosek premiera Grabskiego, postanowienia o powołaniu Rady Obrony Państwa.
Stosowną ustawę w tej drugiej sprawie przyjął Sejm już 1 lipca i tego samego dnia odbyło się w Belwederze pierwsze posiedzenie Rady, której przewodniczącym został naczelnik państwa i naczelny wódz Józef Piłsudski. Dwa dni później to on właśnie w imieniu Rady podpisał dwie wielkiej wagi odezwy. W pierwszej, zatytułowanej Żołnierze Rzeczpospolitej, wskazywał przede wszystkim, iż nie naród rosyjski, lecz bolszewizm jest naszym wrogiem. Zamierzeniem bolszewizmu jest narzucenie ziemi naszej, ziemi Kościuszki i Trauguta, ziemi świętych mogił i krzyżów naszych, swych rządów mrocznych i krwawych. Wzywam do wytężenia wszelkich sił do obrony ojczyzny. Macie zwyciężyć, rozbić wroga, zgnieść jego zakusy na wolność waszej ojczyzny. W drugiej odezwie pod tytułem Obywatele Rzeczpospolitej, opatrzonej dodatkowo najpopularniejszym wówczas mottem i zawołaniem Ojczyzna w potrzebie, Piłsudski wzywał już wszystkich obywateli. Jak jednolity, nieruchomy mur, stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić się musi nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda i wytężona praca niech skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy. Żołnierz polski, krwią broczący na froncie, musi mieć to przeświadczenie, iż stoi za nim cały naród. W każdej chwili gotów przyjść mu z pomocą. Chwila taka nadeszła. Wszystkie elementy polskiej propagandy skutecznie wspierały walkę frontową, ale bolszewicy również nie zasypywali gruszek w popiele. Na zachód. Rozkaz do oddziałów frontu zachodniego numer 1423. Smoleńsk, 2 lipca 1920 roku. Żołnierzy Armii Czerwonej, nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz Armia Drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód. Wybiła godzina natarcia. Na Wilno, Mińsk i Warszawę. Naprzód marsz. Dowódca Naczelny Frontu Zachodniego, Tuchaczewski. Członkowie Rewolucyjnej Rady Wojennej, Smilga, Unschlicht, szef sztabu, Schwarz. 4 lipca o świcie znad rzeki Auty do pływu Dźwiny rusza natarcie wojsk bolszewickich. Mimo wielokrotnej przewagi Rosjanie posuwają się tylko kilkanaście kilometrów dziennie. Powód – skuteczność polskiej obrony. Ale i Polacy mają mnóstwo kłopotów. Zaskakuje ich przede wszystkim nowa taktyka rosyjskiej piechoty, wysyłanej do walki gęstymi tyralierami bez oglądania się na straty. Sprawia to wrażenie nieskończoności zasobów sowieckiej armii. Kiedy wyczerpana polska obrona zaczyna pękać, generał Szeptycki wydaje rozkaz odwrotu. Polacy kolejny już raz nie dają zamknąć się w kleszczach, ale ponoszą bardzo ciężkie straty i w ludziach, i w sprzęcie. 4 lipca Tuchaczewski rozpoczyna olbrzymią ofensywę bolszewików na całym froncie zachodnim. Od granicy z Łotwą, po Błota Polesia, po ciężkim ostrzale artyleryjskim, ruszają do ataku na pozycje polskie dwukrotnie silniejsze siły sowieckie. Tuchaczewski koncentruje swoje uderzenia na terenie zwanym potocznie Bramą Smoleńską. Od Dzisny, poprzez Połock, Bobrujsk, aż po Mozyrz. W zamierzeniu bolszewików armia Tuchaczewskiego, niczym miażdżący czołg, ma uderzać po linii Smoleńsk, Warszawa, Berlin, by przełamać całkowicie polską obronę i jako wyzwolicielka narodów zawitać w stolicach zachodniej Europy. I rzeczywiście, cel Tuchaczewskiego wydaje się być realny, jako że polski opór łamią ponawiane bez końca ataki potężnej machiny wojskowej. Armia Kozacka tutaj blisko była, konna. Pamiętam, jak Rosjanie szli z końmi i z kulometami, bo akurat przy tej ulicy mieszkałem, wyszedłem przed dom razem z siostrą i patrzyłem, jak to wojsko maszerowało. Widziałem, jak za jakieś tam 20 czy coś ileś minut uciekali w popłochu. Okazało się, że Szczelcy potrafili szybko się zorganizować, potrafili odeprzeć ten atak. Ponowne ataki armii Tuchaczewskiego, która przekracza Berezynę, przełamują polską obronę.
Rosjanie przecinają linię kolejową na Mołodoczno i zajmują Mińsk. W tym samym czasie niepostrzeżenie, obchodząc polskie wojska, trzeci korpus kawalerii Gaja dociera bez walki do Święcian. Zdobędzie miasto kosztem jedynie 14 zabitych i 13 rannych. Gaj jest już tylko 70 kilometrów od Wilna. Od tej pory wieści o jego okrucieństwach będą znacznie wyprzedzać każdą z jego akcji. Polacy zresztą ochrzczą trzeci korpus bolszewickiej kawalerii mianem Złotej Ordy Gajhana. Tym sposobem pierwsza linia obrony polskiej została przełamana. Z prawej strony wieje przed nami w odległości 600 metrów jakaś przedwcześnie zagalopowana bateria przeciwnika. Strzelamy, żeby wybić konie, lecz zmęczona ręka nie chwyta celu. Bolszewicy wieją bezkarnie. W tym czasie otrzymuję postrzał w lewą dłoń. Ból czuję aż w łokciu, ale ręka to drobiazg. Szymański, ranny w nogę, dosiada konia, galopuje do uciekającej baterii i z pistoletu kropi koniom we łby. To skutkuje. Naraz zostaję ranny w oba uda. Robię cały obrót na pięcie i siadam. Dalej ani rusz. Braciszku, skończyliśmy się, myślę sobie. A hen, dalej w lewo, za głębieniami terenu jadą szwadrony kozaków. Szymański w tym momencie dostaje śmiertelny strzał w brzuch i wali się z konia. Pędzi Fabiański z pomocą kochanemu dowódcy i tuż przy nim kładzie się ciężko ranny. Nowak z Olechowskim ze strzaskanymi goleniami walą się na rozpaloną żarem słońca ziemię, która zachłannie wsysa ich krew. Moc krwi. Oddziałom Gaja zmierzającym na Wilno zaczynają pomagać Litwini, którzy traktują to miasto jako swoją stolicę. Dlatego też przeprowadzają serię ataków na tyły wojsk polskich. Oznacza to walkę z kolejnym napastnikiem. Pierwszy, frontalny atak Gaja na miasto nie przynosi rezultatów. Polscy obrońcy, wśród których są ochotnicy i dziewczęta z Legionu Kobiet Polskich, odpierają ataki sowieckiej 15. Dywizji. Dopiero kiedy Gaj zmieni plan i zaatakuje w kilku miejscach równocześnie, a jeden z jego oddziałów ściągnie na siebie polski ogień, odwróciwszy uwagę od przeprawy przez rzekę Wilię, żołnierzom sowieckim uda wetrzeć się do miasta. 14 lipca na przedmieściach Wilna pojawiają się sowieckie patrole. Dowódca Polaków, generał Boruszczak, tchórzliwie opuszcza miasto, odjeżdżając w kierunku Landwarowa. Spieszona kawaleria sowiecka uderza na Wilno, zdobywając Zielony Most w centrum miasta. Po wielu godzinach zaciętych walk Sowieci wdzierają się do Wilna również od strony Antokola. Polska obrona przestaje istnieć. Resztki naszych oddziałów wycofują się w kierunku Landwarowa oraz na stare i nowe troki. Korpus Gaja przejmuje pozostałe w mieście zapasy broni i amunicji. Na skutek utraty Wilna plany polskiego dowództwa zostają przekreślone. Nasze wojska walczące na południe od miasta, zagrożone okrążeniem, muszą się wycofać. Samowola generała Boruszczaka doprowadzi go przed sąd wojenny i skończy się usunięciem z armii. Upadek Wilna ukazuje chaos i niekompetencje w Wojsku Polskim. Brak planu obrony miasta i nieskierowania do niego doświadczonych w boju żołnierzy ze stacjonującej niedaleko miasta grupy generała Żyligowskiego wynika z kłótni i różnicy zdań pomiędzy poszczególnymi oficerami mającymi różne pomysły na sposób prowadzenia walk. Na szczęście dotyczy to nielicznych osobników, których działania wojenne i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na pierwszych liniach frontu bezlitośnie wyeliminują z armii i z odpowiedzialnych stanowisk. A zaciekły opór, jaki stawiły przez kilkanaście godzin na ulicach Wilna nieostrzelane i nieobyte na froncie jednostki wraz z mieszkańcami miasta, pokazują, jak doskonałymi i o wielkim morale mimo klęsk potrafią być polscy obrońcy. Środa, 14 lipca 1920 roku. Żołnierz polski. Najgorsza rzecz na wojnie to plotka. Gorsza ona jest i szkodliwsza od pożaru. Spala bowiem nie domy i zabudowania, lecz dusze ludzkie i ich spokój. Rozsiewają plotki zazwyczaj ci, którzy albo się wcale dobrze nie biją, albo ci, którzy w ogóle stali od boju daleko. Sobota, 17 lipca 1920 roku. To, co się dzieje teraz w Polsce, ma nie tylko znaczenie dla samego frontu. Rzecz w tym, że cała Polska jak jeden mąż powstaje. Polacy wiedzą to dobrze, co to znaczy niepodległość.
Środa, 21 lipca 1920 roku. Młody żołnierz nasz, dopóki szedł naprzód, szedł jak piorun. Ale jak się zaczął odwrót spod Kijowa, to opuścił nos na kwintę i łatwo daje posłuch alarmującym plotkom. Oto tego tylko czekał nasz wróg. A my cofamy się dziś tylko dlatego, by jutro iść naprzód. Żołnierz Polski, bardzo wówczas popularne pismo żołnierskie, w artykule wstępnym Co się stało w kraju, komentowało powyższą odezwę naczelnego wodza. Już chyba wiecie, że cały kraj po prostu zerwał się na nogi, że jak gdyby wszyscy naraz przetarli oczy, wszystkie serca się otwarły, a wszystkie sumienia się poruszyły. W tym samym numerze zamieszczono także charakterystyczną parafrazę roty Marii Konopnickiej, zatytułowaną Nasza Rota, zaczynającą się słowami: Nie rzuci broni żadna dłoń, nie wyjdzie nikt z szeregu. Bowiem tych dłoni biorących ochotniczo wówczas w Polsce broń do ręki było coraz więcej. Pisano wówczas w gazetach: mundur żołnierza i czerwono-biała kokarda ochotnicza stają się symbolem narodu. A świętowany niezwykle uroczyście w Warszawie 18 lipca Dzień Armii Ochotniczej z okazji wymarszu na front pułków ochotniczych stał się faktycznie dniem nowego święta narodowego. Z ankiety przeprowadzonej wśród polskich jeńców wojennych w celu poznania ich nastrojów oraz stopnia świadomości rewolucyjnej wyłania się wyraźny obraz narodowego entuzjazmu, który ogarnia i polskiego chłopa, i polskiego robotnika. Na przykład legionista 44 pułku, robotnik, jest przekonany, że walczy za ojczyznę, że Piłsudski jest kim dobroczyńcą, a my, kacapy, jesteśmy ciemięscami, grabieżcami. Taka jest piechota. A kawaleria jeszcze bardziej szowinistyczna. Biją się świetnie. Oczywiście nasi biją się lepiej, ale naszych jest mniej. Źle są obuci, niedobrze ubrani, ostatnio strasznie źli na chłopa, zastraszeni przez niego, mimo woli zdenerwowani. Obserwują tyły, gdzie stale podejrzewają zasadzkę, pułapkę przygotowaną przez chłopów. Polska armia jest silna liczebnie, wspaniale wyposażona w sprzęt, ma świetnych dowódców, stosuje niemiecką taktykę okopywania się, umacniania pozycji i prowadzenia walk w szyku marszowym. Wspaniale łączy w działaniu wszystkie rodzaje broni, jest świetnie umundurowana. Cała armia jest ogarnięta narodowym entuzjazmem. Tej armii trzeba przeciwstawić siłę podobną liczebnie, to jest nie mniej niż 100 tysięcy bagnetów. Ale Armia Czerwona to armia zżeranych przez wszy bosych oberwańców, a to obniża zdolność bojową o 50%. Niestety sytuacja na froncie nie jest tak optymistyczna jak raport bolszewickiego aktywisty. Najpoważniejsze kłopoty mają polskie formacje bohatersko utrzymujące Kijów. Polacy, wykorzystując kilkudniową przerwę w atakach bolszewickich, wycofują się na bezpieczną odległość, wyrównując linię frontu. Budionny, który po kilku dniach odpoczynku spostrzega swój błąd, natychmiast wydaje swoim kawalerzystom rozkaz kontynuowania marszu na zachód. Jego olbrzymia konarmia, łamiąc po drodze polski opór, zajmuje Nowogród Wołyński, Obrócz, Równe i w końcu przekracza starą graniczną rzekę Zbrócz. Impet Budionnego osłabi dopiero system obronny przedpola każdego miasta i węzła kolejowego, zorganizowany sprytnie i konsekwentnie przez Rydza Śmigłego. Rozstawiane tam garnizony w sile co najmniej 1000 żołnierzy skutecznie hamują marsz Armii Czerwonej. Odwrót. Cóż może być straszniejszego dla młodego, niedoświadczonego żołnierza, jak cofać się? Dużą winę ponosili oficerowie i ich postawa. Widziałem oficerów płaczących i rozpaczających głośno, wymyślających na wszystko i na wszystkich, niby z żalu nad Polską, ale czułem w tym akcenty strachu przed dostaniem się w ręce bolszewików. Jednego z oficerów musiałem mocno uderzyć, gdy siedział na kamieniu i rozpaczał, wykrzykując, że wszystko stracone, że Piłsudski nas zdradził i wydał bolszewikom. 10 lipca 1920 roku na konferencji w SPA szefów rządów państw Antanty premier Władysław Grabski został zmuszony do podpisania narzuconych w Polsce niekorzystnych dla nas warunków w sprawie rozejmu z Rosją. Jako owe warunki natychmiastowego zawieszenia broni postawiono nam następujące.
Wycofanie wojsk poza tak zwaną linię 8 grudnia 1919 roku, która miała stać się podstawą wytyczenia przyszłej granicy państwowej. Przekazanie Wilna Litwinom. Wycofanie wojsk w Galicji Wschodniej o 10 km od linii frontu i utworzenie w ten sposób strefy rozejmowej. Na północnym odcinku Armia Czerwona z kolei miała odstąpić o 50 km. Kolejnym warunkiem było przyjęcie decyzji Rady Najwyższej w sprawie traktatu polsko-gdańskiego, w sprawie Galicji Wschodniej i w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego. Po akceptacji zestawu powyższych warunków przez rząd Rzeczpospolitej sprzymierzeni mieli przedstawić się Moskwie, a w wypadku ich odrzucenia przez bolszewików dać Polsce wszelką pomoc, specjalnie w materiale wojennym, o ile to tylko będzie możliwe, a to celem umożliwienia narodowi polskiemu obrony jego niepodległości. W miarę jak ponosimy klęski na froncie, wiele krajów zaczyna okazywać nam jawną wrogość. Czeski prezydent Masaryk przestrzega aliantów przed udzieleniem Polsce jakiejkolwiek pomocy. Niemiecki generał Ludendorff zaproponował zmobilizowanie armii przeciw bolszewikom, ale pod warunkiem, że Polacy zrzekną się na rzecz Niemiec Wielkopolski i Pomorza. Brak polskiej zgody na tego typu diabelską wymianę doprowadza do tajnych rokowań w Berlinie z przedstawicielami władz bolszewickich. Na spotkaniach tych przewidywano rozbiór Polski jako wstęp do obalenia traktatu wersalskiego. W trakcie działań wojennych na terenie Polski Sowieci zaczęli realizować ten plan, oddając zdobyte przez siebie miasto Działdowo Niemcom i zapowiadając w najważniejszym swym organie Prawdzie, że Niemcy otrzymają z powrotem wszystko, co oddać musieli Polsce. Na drugim kongresie trzeciej międzynarodówki bolszewicy zapowiadali: zadanie proletariatu wszystkich krajów polega na tym, aby przeszkadzać rządom Anglii, Francji, Ameryki i Włoch w okazywaniu przez nie pomocy białej Polsce. Tam, gdzie rządy i sfery kapitalistyczne przed protestami robotników nie ustąpią, organizować należy strajki i stosować nawet gwałt. Tranzytu towarów przez swoje terytorium do Polski zabroniła Austria oraz Belgia, która nie zezwoliła nawet na przewóz żywności. Rosja odrzuciła pośrednictwo mocarstw zachodnich i zaproponowała bezpośrednie rokowania Polsce, ale jednocześnie natychmiast zakwestionowała rzekomo niewystarczające pełnomocnictwa polskich delegatów. Rosji bowiem pewnej w tym momencie zwycięstwa w wojnie z Polską zależało jedynie na podtrzymywaniu pozorów. Cele wojny z Polską wyraziła jasno gazeta Krasnoarmiejec. Przebijać się na zachód nie w celu zdobycia Polski, Niemiec, Francji, lecz dla połączenia się z robotnikami polskimi, niemieckimi i angielskimi. Oto nasze główne zadanie. Właśnie dlatego biała Polska musi być zniszczona. Istnieć zaś powinna Polska proletariacka i sztandar czerwony powinien powiewać nad Warszawą. Z kolei w Polsce ujawnienie zobowiązań, jakie podjął premier w SPA, wywołało kryzys gabinetowy, dymisję premiera Grabskiego i utworzenie rządu obrony narodowej z Wincentym Witosem jako premierem. Natomiast dalece niepomyślna sytuacja na froncie pociągnęła za sobą ostrą krytykę Józefa Piłsudskiego ze strony endecji. Roman Dmowski podjął nawet wówczas, 19 lipca, próbę wymuszenia na Piłsudskim rezygnacji z funkcji naczelnego wodza. Poparcie, jakie uzyskał szantażem na posiedzeniu Rady Obrony Państwa w lipcu Piłsudski, nie oznaczało całkowitego odstąpienia niektórych polityków od krytyki sposobu prowadzenia wojny przez Piłsudskiego. Na szczęście uznali oni jednak za sprawę największej wagi mobilizację społeczeństwa do walki w obliczu nadciągającego do stolicy wroga nad rozgrywkami personalnymi. Zmienił się jednak szef sztabu generalnego WP. Został nim generał Tadeusz Rozwadowski, postrzegany jako osoba bliska marszałkowi Francji, Foszowi. W zamierzeniu przeciwników Piłsudskiego miał on być alternatywą dla dominującego w wojsku naczelnika. Tego typu naciski nie były tylko i wyłącznie charakterystyczne dla strony polskiej. Odsunąć Piłsudskiego od władzy jako zbyt niezależnego w swoich osądach usiłowali poprzez wywieranie różnego rodzaju nacisków również nasi zachodni sojusznicy. Przez pewien okres czasu na stanowisku dowódcy wojska usiłowali oni umieścić zamiast naczelnika Piłsudskiego francuskiego generała Maxima Weiganda.
Kolejne starcie ze swymi przeciwnikami w Radzie Obrony Państwa Piłsudski przegrał. Po ostrym starciu, gdzie naczelnik wypowiadał się przeciwko okazywaniu słabości w momencie bezpośredniego zagrożenia stolicy i wyrażenia zgody rządu polskiego na podjęcie negocjacji z bolszewikami, Rada zadecydowała inaczej. Zobowiązała rząd i wojsko do podjęcia natychmiastowych negocjacji z Sowietami i zaproponowania im zawieszenia broni. Piłsudski wiedział, że Rosjanie w momencie swojej przewagi na froncie wystąpią z propozycjami, które będą oznaczać de facto oddanie suwerenności Polski w ręce komunistów i dla Polaków będą nie do przyjęcia. Na szczęście rząd Witosa i polscy dowódcy, oprócz próby porozumienia się z bolszewikami, kontynuowali szereg działań mających za cel militarne zwycięstwo nad nadciągającą Armią Czerwoną. Bez nich i bez wsparcia w tej ciężkiej chwili całego narodu, niepodległość Polski upadłaby po niecałych 2 latach. Trupa pełnomocnika Czerwonego Krzyża przy drugiej armii, Tadeusza Grocholskiego, oglądałam 7 lipca osobiście. Miał rozcięte gardło, przeciętą prawą rękę, skóra z głowy zdarta, jakby oskalpowana naumyślnie, narządy płciowe obcięte. Rana postrzału w brzuch, twarz, szczególnie górna część, zmasakrowana najwidoczniej uderzeniami kolby, skóra z palców pozdzierana, gdy mu zdzierano pierścionki. Obok Grocholskiego leżały 2 zmasakrowane trupy. Zupełnie nie mogły być rozpoznane. Jeden był osmalony cały i zwęglony, czarny i spuchnięty. Zupełnie nagi, drugi tak samo był nagi i miał głowę z 2 stron rozbitą na miazgi. Gardło podcięte i rany kłute w piersiach, narządy płciowe wycięte. Wszyscy leżeli w zbożu poteptanym wokoło. Czułem dobrze, że tylko na siebie samych liczyć możemy. A umacniała mnie w tym przekonaniu jeszcze przestroga angielskiego marszałka Wilsona, ówczesnego szefa sztabu wielkobrytyjskiego, który podczas konferencji w Spa wypowiedział do mnie na pożegnanie te stanowcze słowa. Nie liczcie tylko na jakąkolwiek interwencję dyplomatyczną lub inną. Sowiety postanowiły zagładę Polski i jestem dokładnie poinformowany, że bezwzględnie, wszelkimi siłami do tego dążą i przez nikogo powstrzymać się nie dadzą. My wszyscy pomóc wam realnie po wojnie światowej nie możemy, a gdybyśmy nawet mieli odpowiednie siły do dyspozycji, to i tak na czas przerzucić ich do Polski nie zdołalibyśmy. Więc przyszłość wasza cała w waszym własnym tylko ręku. A jeśli sami zwyciężyć nie potraficie, to zginiecie niechybnie. Zdobycie przez Polaków Kijowa na Ukrainie wstrząsnęło Rosjanami. I czerwonymi, i białymi. Fala antypolskich wystąpień, jaka wybuchła w Rosji, wzmacniana umiejętnie przez bolszewicką propagandę, przyniosła spodziewane efekty. Do Armii Czerwonej zgłosiło się 1 000 000 ochotników unikających do tej pory służby wojskowej. Wracali do niej dezerterzy i byli carscy oficerowie, chętniej służący do tej pory po stronie białej kontrrewolucji. W połowie maja 1920 roku olbrzymie armie dowodzone przez bolszewików uderzyły na polskie pozycje, najpierw nad Dźwiną i Berezyną, a następnie na Ukrainie.
Impet niespodziewanego uderzenia był tak olbrzymi, że zmusił zaskoczonych Polaków do opuszczenia pozycji obronnych. Z początku dowództwo polskie nie traktowało tej przegranej jako zapowiedzi klęski. Ale prawdziwa jatka nad rzeką Autą pieczętuje los naszych wojsk. Nie rezygnując z oporu, Polacy zaczęli odwrót na całym froncie. Sowieci, nie bacząc na olbrzymie straty, parli naprzód. A dzień 5 czerwca, w którym konnica Budionnego przełamała naszą obronę w Samochorodku na Ukrainie, stał się dla Rosjan na wiele lat hucznie obchodzonym świętem Armii Czerwonej i jej wyższości nad wojskami Europy Zachodniej. Rozmiar bestialstwa atakujących bolszewików będzie tak duży, że mimo prób ukrywania tych strasznych informacji przed opinią publiczną przez rząd polski, wiadomości o masakrach i paleniu żywcem rannych szybko docierają do wszystkich. Te wiadomości spotęgują panikę wśród żołnierzy i ludności cywilnej, co w znaczny sposób przyczyni się do dezercji i upadku morale w polskich szeregach. Utracimy Kijów, Mińsk i zajęte przez wojska Tuchaczewskiego Wilno. Jego oddziały kawalerii, ochrzczone z racji popełnianych mordów mianem Złotej Ordy Gajhana, zajmą Grodno i Białystok i zaatakują twierdzę w Łomży. Lipiec i początek sierpnia będzie okresem całkowitej klęski i załamywania się polskich punktów oporu. Nieliczne zwycięstwa, jakie odniesiemy, będą wprawdzie promykiem nadziei, ale Armia Czerwona po zdobyciu Brześcia i przekroczeniu Bugu znajdzie się już tylko 150 km od Warszawy. W obliczu jej wojennych postępów i braku jakiejkolwiek pomocy z Zachodu, los kraju wydawał się przesądzony.